Cześć wszystkim. W dzisiejszym materiale będzie to porównanie dwóch pralko-suszarek, czyli Candy i LG-ka. Powiem coś od siebie. Zanim zaczniemy, nie zapomnijcie wbić na Instagrama o nazwie AGD pod lupą oraz na kartę społeczność, aby zagłosować, co chcecie w dalszych odcinkach zobaczyć. A teraz przejdźmy do porównania. Zacznijmy od parametru, jakim jest głębokość tych pralkosuszarek. Candy będzie miała tu głębokość 53 cm, natomiast LG będzie tutaj miał 47,5 cm. Kolejną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, będziemy mieli tutaj załadunek. Jeśli chodzi o Candy, mamy tu 8x5 kg. Natomiast LG wprowadził u siebie dość dziwny zabieg, że mamy te połówki. I tutaj będzie różnica w załadunku prania, bo LG będzie miał 8,5 kg na 5. Suszarki będą praktycznie identyczne. Ważną kolejną opcją na pewno będą klasy energetyczne. Ze względu na to, że Candy, jeśli chodzi o pralkę, będzie miało klasę A i tych zużycia energii będzie miało 48 kWh na 100 cykli. Tutaj natomiast LG w klasie energetycznej C ma 64 kWh na 100 cykli. Myślę, że nie jest to duża różnica, jeśli chodzi o pralkę. Natomiast dużą różnicę odczujemy, kiedy już będzie tutaj pranie plus suszenie. Pralkosuszarka Candy za pranie i suszenie będzie to klasa energetyczna D i tutaj będziemy mieli zużycie 266 kWh na 100 cykli. Natomiast w LG-ku już przy klasie energetycznej przy praniu i suszeniu E będzie aż 326 kWh na 100 cykli, więc mamy tutaj dość sporą różnicę. Jeśli chodzi o zużycie wody, nie ma tu aż tak diametralnych różnic ze względu na to, że pralkosuszarka LG-ka będzie miała 49, natomiast pralkosuszarka Candy 44 przy praniu. Jeśli chodzi o pranie plus suszenie, 80 pralka LG, natomiast pralka Candy 75. Jeśli chodzi o hałas, tutaj możemy dość dużą różnicę zauważyć ze względu na to, że pralka LG generuje nam hałas na poziomie 72 dB, natomiast pralka Candy już mamy tutaj 77 dB. Przechodząc dalej już takich aspektów technologicznych, tutaj przewaga moim zdaniem pralki LG jest to, że mamy tutaj silnik AIDD, czyli mamy tu silnik z napędem bezpośrednim, bez użycia paska ani szczotek i do tego dołożenie tej sztucznej inteligencji, która dodatkowo nam zmienia te ruchy bębna zależnie od tkaniny. Oczywiście przy tylko trzech programach, natomiast jest już tutaj jakiś plus. Natomiast pralka Candy ma zwykły silnik inwerterowy i tutaj mamy wykorzystany oczywiście dalej pasek. Nie mamy żadnych tutaj aspektów sztucznej inteligencji. Kolejną rzeczą, na którą też można zwrócić uwagę, to będzie tak, pralka LG ma zastosowany tak zwany turbo wash, czyli ten terokilogramowy załadunek 59 minut i tutaj mamy bardzo krótki czas prania. Jeśli dołożymy jeszcze suszenie, to pranie i suszenie będzie naprawdę zrobione bardzo szybko. Natomiast Candy tego systemu turbo wash nie będzie miała, natomiast ma te programy rapid. Czyli mamy te programy krótkie, gdzie znajdziemy program 14, 30, 44 minutowy oraz ten program bardzo szybki bawełniany 59 minut. I tutaj można powiedzieć, że przy wykorzystaniu opcji suszenia będzie też konkurować z czasem, jeśli chodzi z tym programem Turbo Wash w pralkosuszarce LG. Kolejną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, certyfikat Woolmark, czyli to jest certyfikat, który mówi nam, że pralkosuszarka Candy jest przystosowana do bardzo delikatnych tkanin. Jest to system, który daje nam stałe ruchy bębna, 80 obrotów na minutę, dzięki czemu to pranie rozkłada się równomiernie w bębnie i tutaj mamy o wiele bardziej delikatne to pranie. Będzie tu zmechacenia tkanin. Tutaj LG już takich parametrów nie znajdzie. Natomiast wiemy, że LG ma tak zwaną pełną automatykę wagową i będzie dobierać sobie czas, wodę oraz energię do załadunku. I tutaj naprzeciw również wychodzi Candy, ze względu na to, że ma kilogram detektor, który ma działać bardzo podobnie do pralek LG-ka, natomiast jest to zastosowane tylko przy jednym programie z połową załadunku.
I dzięki czemu mamy zużywać aż 70% mniej wody, energii, jeśli chodzi o pranie. Co można tutaj więcej powiedzieć o tych różnicach, to wygląd wyświetlacza. Pralka LG będzie o wiele bardziej czytelniejsza pod względem programów, pod względem użycia opcji. Natomiast Candy jest strasznie skomplikowana, nie jest tak intuicyjna i na tym wyświetlaczu wyświetla się za dużo informacji, bo nazywa się nie tylko czas, jaki pozostał nam do końca prania, natomiast jeszcze nazwy programów i czasami może nas to zirytować, kiedy to przelatuje, że to jest program szybki i dopiero nam się pokazuje czas. Moim zdaniem jest to troszeczkę irytujące, jeśli chodzi o wybory tych programów i czytelność całego tego wyświetlacza. Drugą sprawą jest wykończenie, jeśli chodzi o drzwi bębna. Pralka LG jest wykonana estetyczniej ze względu na tą taflę hartowanego szkła. Wygląda to naprawdę dobrze, może zwrócić naszą uwagę. Natomiast Candy ma bardzo duże drzwi, jeśli chodzi o drzwi do bębna. Natomiast już tej estetyki troszeczkę nam odbiega. Kolejną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, będzie wykończenie środku tego bębna. LG jest cały ze stali szlachetnej plus pływaki, natomiast przy Candy będziemy mieli bęben ze stali szlachetnej, natomiast pływaki już będą plastikowe. Więc tutaj może by to się okazać przewagą na pralkosuszarkę LG-ka. Jeśli chodzi o programy suszenia, bo o tym też warto wspomnieć, jeśli chodzi o programy suszenia w pralce LG-ka, będziemy mieli aż 4 i to będzie normalny. Kolejny będzie wygładzanie, czyli takie łatwe prasowanie, niska temperatura oraz ten normalny, ekologiczny, który ma pomóc nam zaoszczędzić energię. Natomiast w pralkosuszarce Candy będą tylko 3. I w sumie mógłbym śmiało stwierdzić, że jeśli to porównujemy 3x3 ze względu na to, że pralkosuszarka Candy ma ekstra suche do prasowania i suche do szafy, natomiast nie ma tego ekologicznego i prawdopodobnie my też nie będziemy w pralkosuszarce LG z tego korzystać. Nie mamy tej niskiej temperatury w pralkosuszarce Candy, a LG to posiada. Pozostałe rzeczy myślę, że będą bardzo porównywalne. Jeśli chodzi o działanie dodatkowych opcji w wyświetlaczu, nie ma tutaj żadnych jakichś spektakularnych różnic. Obydwie mają podłączenie do Wi-Fi, więc patrząc na to, już sami musicie zdecydować, która pralkosuszarka będzie bardziej dla Was. I oczywiście te dwie pralkosuszarki działają. Suszenie działa na zasadzie suszenia poprzez grzałkę, czyli grzałka podgrzewa powietrze, które jest tłaczane i suszy nam pranie. Nie mamy tutaj wykorzystania ani w tej pompy ciepła.